Joey, co casa? Co ty robisz? Chleb? Pieczesz chleb? Ugniatasz chleb? Dziękuję. Wyszłam sobie na spacer, dawno na takim nie byłam i tak założyłam czapkę, ponieważ już jest zimniej. Zima idzie, nie no żartuję, dopiero jest jesień, dopiero się zaczęła jesień, ale tak, ja już jestem po śniadaniu. I dzisiaj czeka mnie pracowity dzień. A, nie przywitałam się w ogóle, więc hej wszystkim, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Zrobiłam sobie szybki dzisiaj trening, krótki, naprawdę chyba 15 minut. Poszłam się umyć i teraz sobie szybko zrobię coś na obiad, ponieważ muszę wychodzić z domu. Jadę do galerii z Gabrysią przy okazji. Muszę załatwić parę spraw, więc ten dzień będzie strasznie chaotyczny. Mam naprawdę bardzo dużo na głowie, ale mam nadzieję, że dam radę i nie wiem, o której dzisiaj pójdę spać. Makaron z brokułem, szpinakiem, pomidorami, jogurtem, mozzarellą, cebulą, czosnkiem. Coś zaczyna padać, mam nadzieję, że nie dunie. Idziemy do Pull&Bear'a, potem do Bershki, zobaczymy. Może coś znajdę, może nie. Bardzo mi się podoba ten kolor. Ale ładne dresy, bo ta bluza jest ładna. Za... na promocji. No, poczekam. Ta też jest bardzo ładna. To też ma, ale tutaj. Tam. No, ta, to fajnie ze sobą ładnie wygląda. Ten świat i ładny. Jest przepiękny. Idziemy teraz na lody. Jeszcze Jolena. Zrobiłyśmy tak, że ja sobie wzięłam trochę Gabrysi smaku, a Gabrysia wzięła sobie mojego smaku. Ja mam śmietankę, a Gabrysia ma masło orzechowe i jest przepyszne. Jest już późno, ale muszę jeszcze iść do Biedronki kupić składniki na tort. Wow. O matko. Biorę na razie takie rzeczy. O, cynamon i jabłko, nie wiedziałam, że jest taka fruwita. Wróciłam do domu i jest godzina, słuchajcie, prawie 21. Kupiłam składniki na tort, kupiłam śmietankę, masło, bo mi brakowało i snickersy, będą mi potrzebne snickersy. I jakąś białą czekoladę z migdałami i z wiórkami kokosa. Kupiłam także prezent dla mamy, więc wam go pokażę. Jest ubranie i stwierdziliśmy, że będzie najlepsze. Trochę nietypowe, ale mam nadzieję, że mojej mamie się spodoba. Taka bluza z nadrukiem mi się bardzo podoba. Uważam, że jest naprawdę bardzo ładna. Umyłam się i w ogóle przed chwilą zauważyłam na zegarku, że zrobiłam 32 tysiące kroków, czyli 17 km. Fajnie, aktywnie, produktywnie. Miałam wczoraj upiec biszkopt, ale tego nie zrobiłam, bo po prostu nie miałam czasu. Jak upiekę biszkopt, to zabiorę się za sprzątanie pokoju i odrabianie lekcji. Mm.
muszę posprzątać pokój. Posprzątane. Czterdzieści gram białka. Ja lubię cebulę. Ale ruski. Tak, Dudaska. Owieczka na trawie. Boże, jak go dawno nie jadłam, to jest mój smak z dzieciństwa, tylko że troszeczkę w wersji zmienionej. Będę teraz odrabiać lekcje. Mam dosyć sporo zadane i z matematyki, i z chemii. I jeszcze z angielskiego, z polskiego. Tego jest naprawdę bardzo dużo, a mam jutro jeszcze kartkówkę z polskiego. Słuchajcie, jest z 21:40 i będę odrabiać polski, bo wcześniej nie miałam czasu i no zobaczymy. Może angielski i może zabiorę się za tort. Już przekroiłam biszkot na 4 blaty. Jest już po 24 i zrobiłam, przełożyłam ten tort, ale jest awaria, bo dałam w pewnym momencie za dużo tego słonego karmelu i jakoś to uratowałam, bo założyłam rant, ale boję się, że to ten tort się rozwali, więc mam nadzieję, że to uratuję, że to jakoś zastygnie. Jutro idę do szkoły i jest już po 24, idę zaraz spać. Dobranoc. Tutaj już są wyjęte składniki na dalszą część tortu. Ja sobie zrobiłam kawę i chyba przeleję ją do jakiegoś pojemnika. Znalazłam taką butelkę. Mimo wszystko tej kawy nie ma za wiele, ale ją po prostu przeleję. Mam 2 minuty do autobusu. Dobra, zdążę. Wróciłam do domu i najpierw zabieram się za niemiecki. Jest 15:02. Robię sobie 2 tosty. Jak to apetycznie wygląda.
Jeden jest z serem, a drugi jest z serem i pomidorem. No i keczup. Bardzo proste, szybkie jedzenie. Może nie zawartościowe, ale... I tam jestem na spacerze.